Ranking. Siemanko, jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Tym razem znowu oczywiście z Mosunem Ninja. Siema. Oczekujemy kolejnych ataków od krwawych palców, ale tak naprawdę to zmierzamy już w stronę Akademii i naszym celem jest wreszcie popchnąć trochę tę fabułę do przodu. Bo jednak ataki troszeczkę nam te plany krzyżują. W poprzednim odcinku ledwie zacząłem nagrywanie, to już miałem atak. W międzyczasie były jeszcze dwa, więc średnio 1 na 10 minut. Moi drodzy, masakra. Ale przynajmniej darmowe. Jest twój. Jaki mój? Nie ma go. Zniknął mi. Nie, on jest w tym rejonie, tej wysepki. No. Ja. A ty zapomniałeś wspomnieć, że podczas jak próbowaliśmy się połączyć, że ja miałem atak. A to też racja, że faktycznie. Był taki moment, w którym faktycznie. Kurde, ten mi ucieka. Pomagałem tam Monsunowi w walce z Omenem, ale znowu mnie zespomował tym samym atakiem co u mnie, więc nie dotrwałem do końca niestety tej walki, ale mieliśmy też atak. To w końcu nie wiem, czy to był, czy były dwa ataki u mnie, czy ten jeden był u ciebie. Chyba były dwa ataki u mnie, jeden był... No, dobra, to dwa były ataki u mnie, jeden u ciebie. W każdym razie dzieje się. Dobra. Krzenić na razie tego żuczka. Zaraz może nam nie, po prostu... To są popioły. No wiem. No jesteśmy kurde w trakcie ataku. Nie, odpuścił. Wrócił do swojego świata. Serio? Nawet nie zwróciłem uwagi, że był komunikat, że wrócił. Był komunikat. Co ja wtedy był komunikat, że się pojawia i był od razu komunikat, że wraca do swojego świata. A, to mówiąc szczerze, nie zwróciłem uwagi na ten drugi, że od razu wraca do świata swojego. Czekaj, bądźmy trochę mądrzejsi i zrobię coś takiego, o. Masz go, czy ci zniknął? Ja, czekaj, już na niego poluję. Gdzie on jest? O! No. Co? To był ponury kamień kowalski tylko. Co ty gadasz? A no to może być. Dobra, to idziemy. Jak to się mówi, po klucz do Akademii. Miejsce spotkań. O, tak bym powiedział. Czekaj, a co to są za... Żuczki, co te dają? One mają ci przeszkadzać podczas eksploracji. W jaki sposób nie wiem. Na przykład jak jedziesz, to spadają momentalnie. Aha. O kurde, co to jest? A Wyvern? Tym się nie przejmuj. Nie przejmuj się. Poznaj smoka. Smarag. Płomienny smok. Kso. Dobra, ja się wyleczę na wszelki wypadek do pełna. Auć. Dobra, po mnie.
Dobra. Jak coś, to tam w jaskini, tam gdzie on spał, jest klucz, więc możesz zebrać. Aha. Faktycznie są jakieś skarby. Dobra. Ciach. 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 Aj, aj, co? A, jeszcze żyje. Kurczę. Ojojoj. Ojojoj. Powiem od razu, nawet ja go jeszcze nie pokonałem. Dobra. Ja widzę, że on mi prawie całe życie zcina. Zostawiam jeden HP, kiedy zieje ogniem. Więc chyba na razie się po prostu wycofam i może kiedyś powtórzymy tę walkę, może nie wiem, we dwóch, we trzech. Jak się trochę wzmocnimy, bo właśnie, jeszcze przecież nie pokonałem nawet pierwszego smoka. Zapomniałem totalnie. Ale tamten smok w porównaniu do tego ma prawie podobne ataki. A oprócz tam tego, że ten pierwszy nie używa magii jak ten, nie? Aha. Tylko zieje ogniem, atakuje ogonem i tupa. I tupa. Nogami. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, w każdym razie, gdzie teraz się przeniesiemy, gdzie, przenosimy, gdzie się widzimy, czyżby już, czekaj, południowa brama Raj? Raj Lucarii, no to przenieś się sam i się spotkamy po drugiej stronie. Okej. Okay. W takim razie... Sprawdź pieczęć. O! Po prostu przez zamknięte wrota się przeniosłem. No super. Dzięki kluczowi, który znalazłem przy tym smoku. Okej. Okay. I like it. I really like it. A, tutaj jest jeszcze jakaś też inna pieczęć jakby. Dobra. Dobra. Okej. Okay. W każdym razie, moi drodzy. Ja siadam przy miejscu łaski. I widzimy się, kiedy przywołam Monsuna. Okej, okay, a więc jesteśmy znowu połączeni. Jakby to nie zabrzmiało. A więc lecimy dalej. Czekaj, nie. To jest NPC, czy... Nie. Cholera. Dobra, co by nie było, ja skaczę tutaj. Do złotego drzewa. Dobra, i później pytanie, jak ty później wrócisz? A nie, jest dobra, powrót. Hop, no. Na spokojnie. Dobra, nie żyję, pokonany. A co się stało? Spadł z wysokości. Aha. Ewentualnie można spróbować tam niżej skoczyć, ale wątpię, czy to by było jakieś rozsądne. Co, ale biegł na ciebie i skoczył, czy co? Czy po prostu spadał? Nie, on chyba nawet nie wiedział, gdzie my jesteśmy. Nie, my byśmy tutaj chyba albo nie do... doskoczyli, albo nawet nie przeżyli. Dobra. Jak coś, to mogę przetestować. Jak chcesz. No to testuję. Śmierć. Widzę. Od razu. Momentalnie śmierć, powiem ci szczerze. To jest coś takiego jak w Dark Soulsach. Tak, że nawet jeszcze nie spadłeś. No, jeszcze nawet nie spadłeś, a już nie żyjesz. Dobra, czaję.
ale warto było to przetestować. Dobra, raz jeszcze widzimy się znowu, kiedy połączymy się ponownie i pójdziemy teraz za tę pieczęć, bo można tam znaleźć no dosyć ciekawą rzecz. No witaj, Monson, jakieśmy się długo nie widzieli. No witam, witam. Też czuć wylewne powitania Monsuna. Myślisz, że się coś zmieniło? Jeszcze żyjesz? No jak widać. Grzyb. Aha. No. Dawaj, pysku. I pytanie, jakim cudem ten kupiec kurde nie został pożarty przez te wilki, no? To jego koń go chroni. No pamiętaj, jak kopnie koń, albo to jest osioł, nie wiadomo. O, to faktycznie, no, może zabolać. Co to jest? O, pasek białego mięsa i... O, jestem przy bramie centralnie do... O kurde. I coś tam spadło na ciebie. No. Takie jakby kurde tancerka. Ty, to jest. No bo Arturasa, to jest ten boss. Tylko że w mniejszej wersji. Rycerz bez pana. Oj, te kieszonki. What? Niebiańska rosa? O kurde, ty tego nie zebrałeś chyba, bo ty przyszedłeś tylko do. Do kupca i do kupca. Wracałem już. No. Czekajcie. Gdzie ja w ogóle to znajdę? Jest jednak niebiańska rosa, po prostu ją pominąłem. To jest w kluczowych. Co to daje? Właśnie chciałem mówić. Dokonuje rozgrzeszenia w kościele przyrzeczeń. A, to wiem gdzie. Okej. Dobra, ale zajrzyjmy do tego kupca, bo to właśnie... O nim mówiłem, jeżeli chodziło o te ciekawe rzeczy. A to jest chyba jakiś osioł? No, nie dziwota. Że minęły wieki odkąd kogokolwiek. O! Proch zębatego chochlika, dobra, biorę. Lilia Triny do tworzenia przedmiotów, oko... To sobie wykupię, stać mnie, czemu nie? Co to jest? Bełty, okej, z meteoru, to nie. Księga z przepisami. Aha, i tutaj już do tych notatek. Tajemnica mistrza, upiór i oraz to na razie mię nie stać. Aczkolwiek później jeszcze do nich wrócę, ponieważ zawierają bardzo fajne informacje. Na które warto zwrócić uwagę. Ostrzegałem przede wszystkim o pewnej wiedźmie i o jeszcze jakichś niebezpieczeństwach czekających na nas w różnych zakątkach tego świata. A teraz wracamy. I idziemy na jedyną słuszną ścieżkę, jaką możemy obecnie obrać. Nawet samo przewodnictwo łaski nam to prezentuje tutaj na lewo do windy.
wygodne. Łańcuchy suszy? Okej. No i co, nie powiesz, że to przypomina prawie Bloodborne'a? A nie no, tutaj to centralnie, kurde, Yharam Ghul, albo wieża zegarowa. Nie, albo wiesz co, Górny Rewir. A faktycznie też prędzej, no, Górny Rewir katedralny, oho. O, bez kitu. Tutaj coś jest. Czekaj. Gdzie? Tutaj poszedłeś, tak? Tymi schodkami mini w dół. Dobra, co ja tutaj mam? Aha, magiczny smar. Dobra, to chyba jedyna droga prowadzi w górę. Mhm. Ale czy jak się wychyli kamerę tutaj? Nie. O kurde. Wiele osób poległo chyba na tych magach, nie spodziewając się ich ostrzału. Patrząc po ilości plam krwi. Plecy. Widziałem, dzięki. Chciałem temu, który na ciebie szedł, backstaba zrobić, ale niestety już zaczynał ciebie atakować, więc wolałem jakikolwiek ten ruch wykonać. O, ponury kamień trójka, pięknie. Tu coś masz? Tak, złota runa dwójka. Wiedziałem. Co? O kuźwa. Ale wara cicho. Te to kurczę. O! Nie, ty się uspokój. No właśnie. Ja pierdziu. Ich zaskakiwanie? Chociaż nie, to nie. Ale też w akademii. Nie, to była. Nie akademia, ale aula. A, te grubastki, mówisz. Te wodne tam jakieś tam po prostu ścierwa, no. Z Biborn. Kurde, ale się wystraszyłem. A to były tylko schody w dół, nie? Ja pierdziele. Tak miałem dosyć wysoko kamerę ustawioną, więc centralnie to wyglądało jak jakiś spadek, nie? O makabra. Nie wstawaj. O! Co to miało być? Już kolejny wstaje. Za szybko użyłem ataku. Okej. Naśladowca łaski. Wait. Wspomnienie łaski to jest to. A naśladowca łaski? Światło wskazujące drogą lecz... Aha, chaotycznie, dobra. Gdzieś ty poszedł? Zeskoczyłeś na dół, czy...? Na dół. Ja. Ej, co?! Kurde, jednak mnie złapał skurkowany. Dobra. Widzę, że tutaj można użyć sobie śmiało tego. Ciach. Dawno tego czaru nie używam. Aha.
No i teraz go przez jakiś czas nie użyję. Bo jak się do ciebie przyczuli, to bez co ci ma punkty skupienia. Aha, nawet nie zwróciłem uwagi, to dlatego mam niebieskie oczy. Czyżby przeciwnicy z niebieskimi oczyma, jak zaatakują mu, wysysają manę ze złotymi runa, a z czerwonymi życie? Może tak być? Nie wiem. I gdzieś ty znowu polas? Jestem pod mostem. Czyli tam gdzie twoje miejsce. Tam po prostu zeskoczyłeś, spadłeś czy co? Nie. Yeah. Czy dookoła pobiegłeś jakoś po ten most? Na widoku zejście. Aha. Tak, miał połowę HP, bo go po prostu zrzuciłem z mostu. Teraz ja wędruję tam, gdzie też moje miejsce. No tu chyba nic nie ma. Hop. Uh-oh. Koledzy z paroma łukami. O! No! Marionetki, żołnierzy, prochy. Uważaj! Akurat zrobił krok, że backstaba, nie dałem rady zrobić. Oboje za szybko. Czy my nic przypadkiem nie pominęliśmy? Chyba nie. No, ten był jakiś chyba większy, albo mi się zdaje. Tędy chodź. Poziuczka. O, widmowa lanca. Nice. Gdzie teraz? Tędy chyba można, nie? Bo to jest ta sama droga. Tylko poszliśmy skróconą wersją. Mhm. Dobra, można iść tam do drzwi. Bo tam chyba nie ma żadnych już skarbów, tak? Chyba ciało jedno. Jedno ciało ominąłeś tylko. Ale co? Tutaj jak się tą ścieżką szło, czy nie? Nie. Tutaj co szliśmy. Aha, okej, okay, czekaj. A, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy więcej. Bo ja zabijałem tutaj tego psa, a ty tam pobiegłeś tam dalej, nie? Mhm. Czekaj. Czekaj, gdzie? Tutaj. A, faktycznie tutaj za nagrobkami jest jakieś ciało. Kurde. Gdybym wiedział, co to jest za skarb, to bym się nawet po niego nie. Nawet znaki ci wysyłam. Ale gdybym wiedział, co jest za skarb, to bym nawet po niego ty nie podszedł. 5 grzybów, no sorry. Od,
5 grzybów to jest prawie jak wypłata. No dobra, to idziemy tędy. Wow. Chyba jakaś droga w górę. Windy, czy coś takiego, czy to prowadzi tylko na od razu po... Od razu powiem. Nie było mnie tu, bo pojechałem windą. Ominąłem ten kawałek. Mhm. Wow. A co to? Wszechstronne przyciąganie? Kurde, ze ścieżki Payna? Ale mocne. O! A, zdążyłeś? Tak, zdążyłem. I... Uuu! Studnia grawitacyjna! Czar za niego. O, to na pewno muszę tutaj wrócić. A, z pewnością. Ponury kamień kowalski, trójeczka. I tyle. No to windą jedziemy. No to winda. Dobra, następną. Zapijmy następną. Hop. A co by było gdyby... Aha, dobra, nieważne. Nie było pytania z serii, co by było gdyby. Bo to już widać. Pewna śmierć. Aha. Tutaj... No. To jest skarb do zdobycia na tej półce i nie wiem, jak się za cholerę do niego dostać. Koniem próbowałeś na podwójny skok? Tu chyba konia nie da się przywołać, bo jesteś w zamkniętej lokacji przecież. Okej. Okay. Też ma to sens. Czekaj, nie idź tam dalej. Ja sobie odnowię fiolki. Spoko. W takim razie widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Trochę cię pokaratali. Ja tutaj sobie rozwalałem dookoła wszystkie mebelki, a nagle słyszę, coś cię atakuje. O! Aha, teraz się zablokowałem o ciebie, skacząc na niego. Tu masz skrzynia. Dobra, jeszcze jakiś zwój kodeksu dostałem tutaj. O, okej. Okay. Księga był z kamieni. O, ty! Byłeś tu? Użyłeś tej iluzorycznej ściany? Nie. I chyba będzie można się przedostać na tamten, na tamtą półeczkę. Czekajcie. Gdzie my jesteśmy? Chyba tędy do góry. Mhm. No i kurde, przypadkiem. Kur... O, dobra, tutaj uważajcie, bo jest spadek. Okej. Okay. A skarbem to jest błyskamienna korona... Oliviusa, czyli po prostu hełm. Ale uważajcie, bo właśnie można w łatwy sposób spaść, jak dobrze widzicie. Aczkolwiek... Jak ja. Dokładnie. Aczkolwiek już wiecie, jak się tam dostać. Ja już tak sobie pomiędzy nagraniami patrzyłem, jak tam dotrzeć. I właśnie jedyne miejsce to było tutaj. Ale też fajnie, że można było to odróżnić, ponieważ to jest jedyny regał, na którym nie było książek. O, kamień kowalski. Także, moi drodzy, taka sytuacja. Okej, znowu połączeni. Wiem, że ten odcinek już dosyć długo trwa, ale jeszcze dotrzemy do bossa, ponieważ z tego, co właśnie też mi przed chwilą zdradził Monson, już jesteśmy bardzo blisko. Także myślę, że warto chociaż ten kawałeczek przeciągnąć.
Oj. A maska tego Oliviusa to jest po prostu maska tych tych ludków, no. Tyle, co mogę plecy. Uszedł. Dzięki. No to tego się nie spodziewałem. Cholera. Muszę się zająć tutaj magiem. Więc... Okej. Okay. Sorki, że nie pomogłem, ale jeszcze miałem ostrzał maga. Spoko, spoko, bez problemu. O! No i rytualny garnek akurat. Garnek z trzech garka, no. Co za niespodzianka. Otwórz, nie otwiera się z tej strony, no. Co za niespodzianka po prostu. No takie to było oczywiste, ale musiałem sprawdzić. Coś tutaj z tyłu jest? Nie. Czy ja wiem. Niepotrzebnie użyłem chyba fiolki manny. No dobra. Także ten. Czas na bossa. Tak jak mówiłem. Dobra, dawaj. Okej, lecimy. Zobaczmy, kto to jest. O! Rudy Wilk! No nie. Sif? To jest jakaś kopia Sifa. Tam był szary wilk, a to jest rudy. No centralnie, może nie ma cały czas miecza w pysku, ale to jest ewidentnie atak i moveset Seta. Sifa, przepraszam. Obraziłem właśnie bardzo ważną postać z Dark Souls 1. O, serio? Co? Nie trafiłem. Oho. O, teraz! Poszedł damage. What the? To jest nowy ruch, którego nie znałem. Dobra, ja używam sobie tego. I teraz tak, ciach. No. No dobra, padnij, padnij. Padł. Dobra, jest. I rudy wilk pokonany. Dobra, kamień pamięci. To przedmiot, który od niego dostałem, więc... No. Bardzo przyjemna wersja Sifa. Naprawdę. Ewidentnie ten boss był wzorowany bossem z pierwszej części Dark Souls. No, głównie no, po pierwsze wilk, po drugie ten charakterystyczny miecz w pysku. Tutaj jeszcze dodali mu magię. Zmienili trochę... zmniejszyli jego rozmiar. Zmienił futro, ale naprawdę bardzo fajny akcencik. Podobnie też, jak oczywiście pewnie już wielu z was zauważyło, kolejny easter egg oraz nawiązanie do, w tym wypadku, George'a R.R. Martina, czyli miecz Szywańca, miecz Gry o Tron. Wiele tego typu właśnie rzeczy można znaleźć. Na pewno jeszcze było wiele, których przeoczyliśmy, albo które po prostu nawet nie wymagają jakiegoś komentarza, ale zbędnego komentarza nie wymaga też zakończenie mojego odcinka. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy naszej brygady w Akademii. Oraz zachęcam oczywiście do obejrzenia poprzednich odcinków z serii Zagrajmy oraz ogólnie serii Zagrajmy, a także zapraszam do serii poradników Warframe, gdyż naprawdę bardzo dużo dzieje się w tej grze, można się łatwo pogubić, a dzięki poradnikom troszeczkę to sobie w miarę uporządkujecie. A tymczasem wielki dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!